kochani. Zobaczcie, kogo ja tutaj dzisiaj mam. Klaudia Stano z Mapy Karier, która jest ze mną tutaj w Bielsku-Białej. Spotkałyśmy się, ponieważ Klaudia dzisiaj prowadziła warsztaty w jednej ze szkół w Bielsku właśnie z Mapy Karier. I teraz chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co się wydarzy na warsztatach na Feed Educampie Dwójce w Warszawie 20 października, na które szkolenie Was zapraszamy serdecznie. Jaką to wartość będzie niosło konkretną dla wychowawców? Ja witam Was serdecznie. Chciałabym Was dzisiaj zachęcić do uczestnictwa w Feed Educampie i w naszym ostatnim panelu z Mapy Karier. Myślę, że będzie to bardzo, bardzo, bardzo inspirujące szkolenie. Mapa Karier to jest takie bezpłatne, dostępne dla wszystkich narzędzie, które pokazuje, na czym polega praca w ponad 500 zawodach. I cały czas dodajemy oczywiście nowe. Jest to baza inspiracji i dla wychowawców, dla nauczycieli jest to świetne narzędzie do tego, żeby jak najlepiej rozmawiać z uczniami i jak najczęściej rozmawiać o rynku pracy, o trendach, o tym, co się dzieje, o tym, jak wiedza w szkole przydaje się, może się przydać w przyszłym życiu zawodowym. Obiecuję, że te 3 godziny będą napełnione. Intensywne. Tak, będą bardzo, bardzo, bardzo intensywne. A wszystko to jest dla użytkowników. Mapa Karier jest całkowicie, całkowicie bezpłatna, więc po prostu wyjdziecie z gotowym narzędziem i wyjdziecie z pomysłami, z gotowymi scenariuszami, ze swoimi też wypracowanymi pomysłami. Serdecznie zapraszam. Super, a pokażmy jeszcze, co mamy dla uczestników. Tak, przygotowaliśmy coś specjalnego. Mamy takie bardzo, bardzo, bardzo fajne plakaty z Mapy Karier, które pokazują trochę rynek pracy. Zachęcamy dzieciaki do tego, żeby się dowiadywały, gdzie można pracować. Każdy uczestnik szkolenia dostanie takie 3 plakaty, które można powiesić w szkole. Super. Tutaj na pierwszym plakacie zadajemy pytanie uczniom, czy wiedzą, czym zajmują się przedstawiciele różnych zawodów. Ja już pierwszy nie wiem, kto to. Gemmolog. To zapraszam, żeby wejść na mapę, żeby się dowiedzieć, żeby pozostawić pewien niedosyt. Zachęcamy do tego, żeby też patrzeć na rynek pracy przez pryzmat kompetencji. Mhm. Jakie kompetencje są najbardziej poszukiwane na rynku pracy? To jest drugi plakat, który super otrzymacie. I z kompetencji jeszcze miękkich, tak, także wszystko tutaj się nam łączy. Jeszcze ostatni. Czy wiesz, na jakie zawody jest zapotrzebowanie na rynku pracy? Pięknie. I również trener robotów, tak, nie mogę. Pokazujemy tutaj różne trendy, więc to wszystko będzie trwało, że tak powiem, w pakiecie uczestnika. I będzie można wykorzystać w szkole, więc serdecznie zapraszam, już nie mogę doczekać i czekam. I kto nie przyjedzie, niech żałuje, więc zapisujemy się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć kochani, z tej strony Aga Barszcz. Już niedługo, bo 20 października, zobaczymy się, mam nadzieję, na genialnym wydarzeniu dla nauczycieli na Feed Educamp Dwójce. A dzisiaj przychodzę do Was z dodatkową atrakcją. Posłuchajcie, wszyscy, którzy będą tego dnia z nami, wszyscy uczestnicy Feed Educampa, mają szansę na, uwaga, wylosowanie świetnej nagrody. Spośród wszystkich uczestników rozlosujemy osobę, która uzyska zupełnie darmowo 2-godzinną konsultację swoich talentów Galupa. To spotkanie będzie ze mną, online'owo lub osobiście, w zależności od Waszych preferencji. Potrwa 2 godziny i w czasie tej konsultacji dowiecie się, jak wykorzystać swoje talenty tak, by stały się Waszymi mocnymi stronami, byście na nich bazowali, by Was wspierały i by stały się taką naturalną petardą. Ponadto wylosujemy jeszcze 2 osoby, które uzyskają zniżkę na taką konsultację. Więc czym prędzej, szybciutko biegnijcie na stronę, na której można się zarejestrować na Feed Educamp. Jest ona w opisie do tego filmiku i rejestrujcie się, bo miejsca się powoli kończą. No i do zobaczenia.